dobra. Teraz na poważnie. Raz, dwa. Aha, ale sule na bicie. To jest to moje życie. Więc spraw. I znowu wszystko poszło nie po mojej myśli. Odwrócili się bliscy, no i marzenia prysły. Nowe plany nie wyszły, zresztą tak jak i stare. Mam na to wyjebane, przecież trzeba żyć dalej. I tak się stanie, tak jak wcześniej mówiłem. Tak bardzo się nie martwię, już się przyzwyczaiłem. Że życie wcale mnie nie rozpieszcza. Do szkoły uczęszczam i tak w tym roku nie stał ten uczeń. Co klucze od domu też zgubił, niby to mój wybór. Że zacząłem palić szlugi i przestać nie mogę. One kolejnym nałogiem, jakbym miał ich za mało. I tak muszę radzić sobie, sam dam z siebie wszystko dla innych. Później patrzę w lustro, myślę, ale na innym. W sercu też jest pusto, bo uczucia gdzieś znikły. Teraz jest z kamienia, przynajmniej odporne na krzywdy. I nigdy nie będzie więcej cierpić przez jakąś tam supę, która mnie wkurwia bezczelnie. Teraz jest mi to już obojętne, co ja pierdolę. Przecież następna będzie się pojawi, miłość później nienawiść. Chyba że wszystko w porządku będzie między nami. Chociaż sam znam to z własnego doświadczenia. Życie się zmienia, zostają tylko wspomnienia. Te gorsze, te lepsze, tych pierwszych mam więcej. Nie wiem dlaczego, chyba mnie nie lubi szczęście. Specjalnie omija mnie szerokim łukiem. Dlatego od życia dostaję tak mocno po dupie. Przez całe życie chciałem skończyć 18. Nigdy bym jej nie chciał, gdybym wiedział ile następstw z tego będzie. Wszystkie sprawy w urzędzie i ta sprawa w sądzie, bo kolejne nieszczęście życie dodało do mojego CV. Koleżanka się dziwi, ile w jednej chwili może się zmienić w życiu zwykłego człowieka. Mogę to tylko przeczekać i na siebie narzekać, bo to wszystko były moje wybory. Nie jeden błąd spory, na to nikt nie jest za młody. Niektórych los uświadamia znacznie szybciej. Takie jest życie, spójrz na moją dzielnicę. Ja widzę sobie ci, tutaj się nie śpi. Tutaj zawsze znajdziesz kogoś, kto z tobą poleci. Tutaj kumpli od picia nigdy nie brakowało. Raczej hajsu, ale to się rozkminiało. Na biegu u kolegów brało się kredyty. Nam się udawało, możesz spróbować i ty. Tylko że w ten sposób wydajesz hajs, którego nie masz. A kiedy go masz, to oddać go trzeba. Inaczej się nie da, nie do końca jakbym chciał. Codziennie się budzę w starej klatce numer 2. Tu kolejny idzie mach i znajomych mijam w ciach. Podziem pusta się tutaj pojawić. Obcy tędy nie chodzą, taki mają już nawyk. Jazdów miasto nocą, zwiedzam świata ciekawy. A czemu tak jest? Tylko kuma ty się dowie. Znowu robimy nockę, bo byliśmy w Krzeszowie. Przykrzesić i leci się dookoła miasta. Trzeba odstawić auto, no bo polisa wygasła. I tak ten czas nam ucieka przez palce. Znowu o kutach wspomnę. Pozdrawiam, bywajcie.